Sparingi rozegraliśmy, myślę, że możemy być zadowoleni. Pokazaliśmy w niektórych meczach nasz charakter, gdzieś, gdzie wynik nie był na naszą niekorzyść, potrafiliśmy grać do końca. Tylko wiadomo, że to są sparingi, tak? Teraz przed nami został jeszcze jeden mecz. No i musimy być, i myślę, że będziemy przygotowani na ten pierwszy mecz w sezonie. Na pewno przystępujemy pełni optymizmu i zrobimy wszystko, na pewno oddamy całe serducho i wszystko, co mamy, żeby w każdym meczu, żeby każdy mecz na pewno był pozytywny. Myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy dzięki klubowi takie dobre zespoły mieć na swojej drodze w okresie przygotowawczym i że też mogliśmy za granicę pojechać na taki dobry turniej dla nas. Myślę, że większość zawodników, na których będę stawiał w okresie rozgrywek superligowych, dostała szansę w tych meczach sparingowych i mniej więcej mam wyobraźnię, na kogo mogę więcej liczyć, na kogo mniej, i myślę, że okres przygotowawczy i te sparingi spełniły swoje zadanie. Myślę, że atmosfera jest bardzo dobra. Duch drużyny tak naprawdę będzie się budował w trakcie całego sezonu. Sparingi są bardzo obiecujące, ale to tylko sparingi, więc myślę, że jeżeli będziemy prezentowali dobry poziom w meczach ligowych, będziemy te mecze wygrywać, to tak naprawdę ta atmosfera i ten duch będzie się ciągle i ciągle budował. Potencjał jest spory. W sparingach pokazaliśmy, że naprawdę drużyna jest wyrównana. Każdy wnosi coś od siebie. Na razie nie ma jakiegoś ciśnienia, żeby stawiać sobie jakiegoś celu. Na pewno każdy gdzieś osobiście cel sobie wyznaczył. Ja sam bym chciał, żebyśmy grali przede wszystkim fajną piłkę ręczną i prezentowali się w każdym meczu na 100%, żeby zejść z boiska i spojrzeć w lustro, że zrobiłem wszystko, żeby ten mecz wygrać. I tak do tego podchodzimy, a parkiet zweryfikuje. Duża aktywność w obronie i z tego prowadzenie szybkiej gry do przodu, a też bardzo, jakbym powiedział, trochę bardziej wszechstronna gra w ataku. I przede wszystkim to, że ostatni zawodnik w zespole, który będzie na ławce, będzie tak samo ważny jak ten pierwszy, który wchodzi, i nikomu nie będę zamykał drogi do zespołu. Uważam, że jesteśmy gotowi. Na pewno jeszcze jest dużo rzeczy do dopracowania, ale może nie jestem nie wiadomo jak bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale zawsze będę uważał, że ciągle jest coś do dopracowania i nigdy zawodnik nie jest w 100% z siebie zadowolony, tak że nie ma już nic do poprawy. Prezentacja była bardzo sympatyczna, fajnie, że kibice dopisali, a wiedziałem już wcześniej, że tu kibice naprawdę no, stanowią mocny punkt, tak? Na każdych wyjazdach są i wspierają zespół, gdzie naprawdę będzie nam to potrzebne w nadchodzącym sezonie. Kibice się zjawili, więc myślę, że to jest jakby na miejscu to, że przedstawi się każdego nowego zawodnika w zespole. Chciałem podziękować kibicom, że byli na tej prezentacji, że przyszły rodziny z dziećmi, że tak liczne grono tutaj mediów też się pojawiło. To jest bardzo istotne dla nas, że chcielibyśmy naprawdę, żeby mieć duże wsparcie zarówno ze strony kibiców, jak i mediów w tym sezonie, który nadchodzi, że myślę, że jest to bardzo ważny dla nas sezon.